nowe bloczki. Nowe bloczki założone do tych butów. Pozdro dla kumatych. I jeszcze pokażę wam, jak z zewnątrz wygląda mój garaż. No. Ciągle remontuję ten garaż. Ciągle się inwestuję w dom, naprawdę. To dzisiaj kilka słów o tym, dlaczego wyprawa rowerowa się nie udała w tym roku i się chyba nie uda. Nie uda się ogarnąć tego tematu. Powód jest jeden, po prostu brak czasu. Brak czasu na zorganizowanie się, brak czasu na to, żeby wyskoczyć na kilka dni na wyprawę. Po prostu skupiam się na pracy. Mam w głowie plan, którego się trzymam i wiadomo, na tygodniu jest sporo roboty. Do tego dochodzi trening, bo też postanowiłem na ten rok, że będę trzymał się grafika treningowego, co też czynię. No a weekendy są dla rodziny, wiadomo, nie? Więc poza tym chciałem też zrealizować projekt sakw rowerowych, sakw w sensie bikepackingowych sakw, z lokalnym producentem takichż właśnie sakw, ale jemu zwaliły się na głowę obowiązki rodzinne, mi zwaliły się na głowę obowiązki rodzinne i wyszła z tego kupa. Więc mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się ogarnąć ten temat. Póki co, mimo że noce są teraz naprawdę przecudowne, można spać na zewnątrz i jest po prostu rześko, świeżo i przyjemnie. I chciałem się zorganizować na wyprawę w góry. W góry, z koczowaniem gdzieś tam w lesie, z niedźwiedziem i powrót. Tak, żeby w dwa dni wyszło powiedzmy 800 km, taka weekendowa wyprawa. No ale kicha z tego. No. Także zobaczymy w przyszłym roku, może wtedy się uda. I dzisiaj jeszcze kilka słów na temat tego, jak analizować przejazdy na strawie w przypadkach, kiedy ktoś może jechał na klapie, kiedy podejrzewamy, że ktoś jechał na klapie, ale mówi, że miał po prostu nogę i wcale nie było z wiatrem. No, to lecimy. To lecimy. Jak nie dać nabić się w butelkę na strawie przez samozwańczych prosów lokalnej społeczności kolarskiej? Tacy lokalni mistrzowie często wykorzystują do robienia segmentów ciężarówki albo skutery po to, żeby jechać w drafcie z większą prędkością, żeby sobie nastrzelać komów na tych segmentach i zasłynąć w lokalnych kręgach jako mistrzowie szosy. No i oczywiście później zapytanie o to, jak to tyle komów wpadło, panie, odpowiadają, że no mieli po prostu nogę tego dnia, albo że mieli nogę i w ogóle było lekko z wiatrem. No i w większości przypadków ciężko udowodnić oczywiście takiemu kominiarzowi, że ściemnia i że tak naprawdę jechał za ciężarówką, a nie miał nogi. No, ale jeżeli taki pros ma przypadkiem miernik mocy, albo nawet pulsometr, to łatwo wyłapać sytuację, kiedy po prostu szyje grubą nicią. Mamy tutaj przedstawione dwa wykresy na testowym odcinku drogi, obydwa robione przeze mnie na tym samym rowerze, jeden robiony podczas treningu, drugi robiony podczas lekkiego rozjazdu, na którym dorwałem ciągnik przewożący świeżutko zebrany gluten i obydwa przejazdy wykonane ze zbliżoną prędkością, tam około 40 km na godzinę. I po kolei na pierwszym wykresie, to jest wykres treningowy, trzymałem się w miarę stałej mocy około 240 W. Taktowałem się na takiej wartości watów i jechałem przez cały ten odcinek równo, starałem się trzymać tą równą wartość watów. Widzimy, że waty są w miarę na tym samym poziomie. Tutaj mamy jakiś spadek, który jest spowodowany tym, że na drodze był zakręt, trzeba było później wyjść z zakrętu, więc mamy skok mocy do góry, równa wartość, później jakieś drobne skoki, to jest też jakieś skrzyżowanie czy zakręt, więc tutaj są jakieś fluktuacje, natomiast moc cały czas trzyma się na tym samym poziomie. Oczywiście puls jest praktycznie linią prostą. Trzymałem się, dzięki temu, że taktowałem się na mocy, puls samoczynnie trzymał się w granicach 168-170 uderzeń. Fluktuacje w prędkości jakieś tam są. Mamy miejscami więcej, miejscami mniej. Natomiast generalnie na tym odcinku prędkość wyszła około 39,1 km na godzinę. Średnia moc wyszła na poziomie 247 W. Puls
Puls niewiele mówi, ale tam, okej, 168. I teraz mamy drugi przejazd, przejazd za ciężarówką, za ciągnikiem z przyczepą, przejazd na klapie generalnie. Mamy tutaj ten skok mocy, kiedy zauważyłem ciągnik i kiedy go dogoniłem. No i później już moc jest w granicach 100 paru watów, 130 watów. I widzimy, że prędkość trzyma się praktycznie na tym samym poziomie. Prędkość tutaj jest właściwie linią prostą, bo ciągnik jechał jakby z równą prędkością i nie jechał zbyt szybko, bo 40 km na godzinę to nie jest zbyt szybko, jeżeli jedziemy w drafcie. I zwykle takie przejazdy na klapie oscylują w granicach 50-60 km na godzinę i tutaj ten wykres byłby bardziej by przypominał ten moment, kiedy mamy takie większe skoki od 300 do 300-400 watów na dogonienie klapy i później schodzimy do mniej więcej 150 watów, 200 watów na taką stałą jazdę na klapie. No i widzimy, co się dzieje z pulsem. Puls sobie spada, bo oczywiście po dogonieniu tego ciągnika już później sobie leciałem spokojnie w drafcie, miejscami w ogóle nie generując żadnej mocy, tak jak tutaj, i lecąc z prędkością 43 km na godzinę. Oczywiście te skoki, to jest charakterystyczne, że mamy takie skoki, to są skoki, którymi doganiamy to, co jedzie przed nami. I w momencie, kiedy dogonimy to coś, to już później lecimy z dużo niższą wartością watów, więc to jest charakterystyczne, jeżeli mamy wykres z pomiarem mocy, że ktoś, kto jedzie na klapie, strzela takimi watami, a później schodzi do niskich watów, trzymając się zderzaka, albo klapy, albo czegokolwiek. Puls oczywiście jest rozsiany, bo tutaj leciał w dół, tutaj trzeba było podgonić trochę za ciągniczkiem, więc trochę wzrósł. Waty tak samo tutaj zaczęły oczywiście trochę strzelać. Natomiast generalna wartość mocy wyszła na poziomie 101 watów. Prędkość, tak jak mówię, około 40 km na godzinę. Puls 120. I rozumiem sytuację, że ktoś chce potrenować sobie jazdę w drafcie za jakimś skuterem, chce potrenować jazdę z dużą prędkością, ale wtedy pamiętajmy o odpowiednim oznaczeniu takiej aktywności przez zaznaczenie opcji Hide from Segment and Challenge Leaderboards. Zaznaczymy po prostu to i zapisujemy naszą aktywność. Jeżeli tego nie zaznaczymy, no to musimy się liczyć z tym, że ktoś oflaguje naszą aktywność. I jaka jest różnica? W momencie, kiedy zaznaczymy sobie opcję Hide from Segment and Challenge Leaderboards, wtedy nasza aktywność wliczy się do generalnej statystyki naszego treningu. Natomiast jeżeli ktoś oflaguje naszą aktywność, to nie jest ona liczona do ogólnej statystyki naszych treningów. Trzeba o tym pamiętać, więc pilnujmy się, jeżeli chcemy jeździć na klapie, jeżeli chcemy jeździć w drafcie, bo możemy się po prostu później zdziwić, że ktoś oflagował naszą aktywność i nie mamy jej w naszym grafiku treningowym. To tyle, jeżeli chodzi o rozpoznawanie mistrzów jeżdżących na klapie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się czołem, hej!